Dobra, ludziska, jestem. Czekajcie, o, czekajcie, jeszcze zapomniałem, bo tutaj weźcie mnie na save'a. Przed tym muszę powiedzieć Miżo. Czekajcie, zapytajmy się, skąd bierze te swoje artefakty. Dobra, już okej, wszystko. Dobra, teraz idźmy do tego właściciela areny, który za pokonanie, muszę powiedzieć, jak pokonamy wszystkich wojowników, będzie chciał, żebyśmy pobili Miżo. No i będziemy za wygraną nie dostać kasę, ale właśnie te tabliczki, które kupujemy, więc będzie, może być, dosyć fajne wynagrodzenie. Takie wynagrodzenie, że nasza wiedza się dosyć pogłębi, tak, i będziemy mogli się nauczyć kolejnych fajnych czarów. Mi to więc nie przeszkadza. Mhm. Tak. Nie ma sprawy, chcę walczyć na arenie. Dobra, musimy sobie podładować życie po tej walce, tak? Mi się wydaje, że Dimitar nie będzie dosyć może być pro. Dobra. Czekajcie. Dobra, teraz nawalajmy w niego jak najszybciej się da. To było łatwe, tak. Dobra, weźmy jego tarczę. O. I załadujmy sobie, może powiedzieć, życie. Dobra. Tak, okej, okay, z głowy. Ładnie, 11 expa. Ja najlepiej bym wydał to na siłę, tak. Ale właśnie, właśnie, właśnie. Chciałbym się nauczyć odporności na choróbska, tak. I to byłoby dosyć też dobry, muszę powiedzieć, sposób wydania tego expa. Zobaczymy. Na razie nabijemy sobie troszeczkę siły na tym, jak będziemy walczyć na arenie. Dobra, na razie powiedzmy, że pokonaliśmy go. Mhm. Kamienna tablica, dzięki. Dobra, na razie przydajmy sobie te dwie kamienne tablice, które kupiliśmy. Tak, gdzie one są? Będą w zakładce propoczarów, no i czytajmy, tak. No, ładnie. Czyli jak będziemy dosyć mieć dużo tej wiedzy, to będziemy mogli się nauczyć czarów. Jak już będziemy mieć stówę po starej wiedzy, to będzie już dosyć dużo. O, ten gębak. Mhm. Gębak będzie miał problemy z Iwanem, więc prędzej później pójdziemy złożyć wizytę Iwanowi razem z gębakiem. Ale po pierwsze musimy go pokonać, żeby, muszę powiedzieć, uznał nas za dobrego towarzysza. Mhm. Co rozumiesz przez złom? Mhm. Mhm. Dobra, więc jak mogę ci pomóc w odzyskaniu honoru? Mhm. Dobra. To prędzej czy później damy mu to, co, na co zasługuje, ale na razie powalczmy. No tak, z lepszego wojownika, to jest już dosyć dobry powód. No dobra, gębak. Jeszcze będzie jakiś tam koksiarz, ale i tak będzie łatwy. Dobra, pięknie. Dobra, paruj, separuj, jak chcesz. O, dostałeś bombę. Kurde, dostałem. Dobra, to będzie dosyć, może być łatwy pojedynek. Tak, tylko jeszcze kilka ciosów ładnych. Pięknie. Kościołem jak upadał, ładnie, dobra. Kasę ma, WD ma, siła jest, XP jest, czyli fajnie jest. O, nawet się trochę zrymowało, dobra. Niech ten ork dojdzie do siebie. My zapytajmy się propos tego handlarza, bo będzie jeden taki, co będzie handlować wśród niewolników i to będzie taki jeden ziomek. No i go podkablujemy propos tego, żeby zyskać, może mieć reputację, tak, dobra. Na razie, to zapytajmy się właśnie tego, o. Tak. Dobra, handlujesz w dzielnicy niewolniczej? Mhm. Mhm. Dobra, skąd bierzesz swoje artefakty? Mhm, no, dużo jest takich. Niektóre rzeczy, innymi słowy, okradasz. O, tak. My ludzie. Mhm, dobra, pokaż mi swoje towary. O, masz kamienną tabliczkę. Fajnie, fajnie. Tak, tylko że ja nie mam kasy, żeby kupić tę kamienną tabliczkę też. Fajnie, fajnie. Dobra, na razie sprzedajmy tutaj te w ogóle pierdoły. Trucizny. Po co mi będzie tyle trucizny? Ja się zadaję sobie takie pytanie. Na razie to wezmę, posprzedaj tutaj te pierdoły, pogrzebywacz sprzedam, fajkę sprzedam, to sprzedam. Czekajcie, jeszcze tutaj są jakieś pierdoły, myślę.
Wilcze źle, to jest mi niepotrzebne na pewno. Bagienny źle zostawię sobie, kamienną pokrzywę sprzedam, żelazo dyga sprzedam, ogrzyć sprzedam. Sprzedam w ogóle te roślinki tutaj, te sałe. Dziwny grzyb. Ten grzyb jakiś jest śmieszny. Ha. Ciekawy też? Dobra. To sprzedam. O, manę daję, ale to 5% w dupie sprzedaję. Szczaw królewski nie. Korzeń, dobra, czekajcie, ognista jagoda zostaje, to zostaje, ale jagoda zostaje, dobra. Ho, 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 trucizna zostaje, jajko smoka zostaje, to sprzedamy. Dobra, to jeszcze normalską zostawimy. No dobra, musimy dołożyć złota. Czyli 3000 poszło się kochać, dobra. No. O, teraz mamy jeszcze lepszą tablicę, tak, sfatykowaną, która będzie nam dawać więcej wiedzy za przeczytanie jej. No i dawaj, chcę walczyć z kulakiem. Tak, pięknie. Teraz wszystkich pokonam. No, raczej go pokonam, nie jest taki aż pro, muszę powiedzieć, o tak. Dobra, i tak dostaniesz w papę. Dobra. Czekajcie. Dostał też. Dobra. Mi się wydaje, że podwójnie go raczej tak szybko nie zetnę. Dobra. Fuck, dawaj, panie. Pięknie. Z głowy. I zyskaliśmy reputację i siłę. Dobra. Powiedzmy temu ziomusiowi, że został ten wojownik kolejny pobity i to był ostatni wojownik i za to dostaniemy kolejną tabliczkę. Mhm. O, nie ma sprawy. Mam dla ciebie pracować. Mirzo, za każdym razem, kiedy robi to tylko chętnie dał. Dobra. Zajmę się tym. Mamy go trochę potargać, dobra, fajnie. Dobra, daj Miżo nauczkę. Na razie przetajmy sobie to i zaraz damy nauczkę Miżo. O, już zaraz będziemy mieć stówę nauki, tak. Czekajcie, na razie to ja sobie zapiszę, tak. Okej, na razie to ja sobie zapiszę, jak mówiłem. No, dawaj, gro. Dziękuję. I kupimy jeszcze jedną tabliczkę. I za to będziemy mieć mniej kasy, ale za to okradniemy tego pana. Pokaż mi swoje towary. Dobra, jeszcze jedna tabliczka. A, cholera, jasna. Niech będzie. Zdzierżę to. Uderzę cię teraz. Dobra. Ty chyba dla mnie, ty jesteś lamusem. Już dostał grubas w papę. Czekaj, kolego. Nic nie widzicie. Dobra, to na razie starczy jako rekompensata. Czekajcie, nóż asasyna. A gdzie ten grubas leży? O, fajnie, teleport do Gelder i 2 złote kilichy. Dobra, tu jest paczka z bronią tron. Weźmy to. Dobra, na razie muszę powiedzieć, nie rozpędzajmy się z kradzieżą. I ruszmy do tego orka, powiedzmy mu, że Miżo został troszeczkę sfatygowany przez nas, obity troszeczkę, tak, dobra, i zostaniemy prawdopodobnie za to jakąś tabliczkę, tak, dobra, i tak byś przegrał, wstał w papę i nie przyznał się, że jest lamusem, okej, okay. Proszę bardzo. 500 sztuk złota, no szkoda, że tabliczki nie dostałem. Dobra, ale za to kupię od tego asasyna tabliczkę i dawaj. No i mamy 99 wiedzy, czyli do stówy bardzo mało. I prędzej czy później będziemy mieć tą stówę, bo chyba jakiś jeszcze handlarz będzie miał to. Tak, albo trudno, albo będziemy mieć 99. Dobra, na razie to my musimy wydobyć coś tutaj, jakieś złote samolotki. Co jeszcze będziemy musieli zrobić? My będziemy jeszcze musieli znaleźć ognisty puchar, który będzie tutaj, tak, dosyć blisko. Dawaj. Wydobądźmy tego złota jak najwięcej, bo będzie nam potrzebne właśnie do wyrabiania pancerzy orków, który będziemy mogli sprzedać. Chyba mamy motyw, że możemy ze złota robić propos tego właśnie wiecznie żyjącego
monety wytapiać. To jest ciekawy sposób. Czy mamy to? Zaraz zobaczę. Na jakieś może być kowale. Bardziej w alchemii nie będziemy mogli tego robić, ale dobra. Byłby fajnie właśnie. Dobra, na razie to weźmy to złoto, wydobędźmy. Okej, dawaj. No okej, dobra. No jak co najwyżej zrobię coś w tym stylu jak w 85 części, czyli Nogelder 1 z 2. Nie wiem, czy byście tak chcieli, chyba tak zrobię. Ludziska, tak. Żeby można powiedzieć, nie czekać tak długo na odcinek, tak. No i byłby to dosyć dobry pomysł. Dobra. O kurde, no i będzie zaraz Where is Guru? Zasrane, no ja pierdzielę, no. To się robi nudne, powiem wam tak, o. I to będzie dosyć dobre określenie, tak. Dobra, no to... Ja pierdzielę, mam tej ofarta, że w ogóle... Dobra, wylałem. O! A nie. Dobra. Na razie korzystajmy z tego, że nie ma i weźmy jak najwięcej złota, wyciągnijmy stąd. Miejmy nadzieję, że warant nie będzie taki zbugowany, tak, że czy ciągle będzie ładnie z góry, bo to mi doprowadzi do szaleństwa i obrzydzi trochę warant. Ale warant dla mnie to najlepsza skrajnia, jaka może być pustynia. Uwielbiam taki właśnie klimat pustynny i asasynów. Asasynów właśnie będę chciał likwidować za dużo. Zlikwiduję ich pod sam koniec gry. Te wszystkie miasta oswobodzę dla kroczowników, albo zobaczę jeszcze. Nie wiem, czy podążać drogą asasyna to będzie to fajna droga. Dosyć może być, ma swoje minusy, niewolnicy i takiej, no to nie fajne jest, ale... Naprawdę klimat tutaj mi się podoba asasynów. Raczej podoba mi się w warancie, bo tutaj nie ma asasynów. No raczej są, ale jesteś takie cioty po prostu handlowe. Handlarzyki, cioty jedne. Dobra, na razie to weźmy, o. Wydobądźmy tego złota, ile się da. I tu chyba zaraz będzie, tak, to miejsce ognistego pucharu. Tak. Dobra, dawaj. Tak, to jest to miejsce tego pucharu. Tak, okej, okay, teraz, o. Dobra, pięknie. Ognisty puchar i łopata. No i to tyle, dobra. No fajnie, fajnie. Ten, kto chciał odkopać ten puchar, prawdopodobnie był tym szkieletem, ale już dobra. O, jeszcze tu. Dobra. Wyjątkowo ochoczy niewolnik. To ten, który nas zaprowadzi do wilczej kopalni. Na razie ruszajmy do tego do Geldern. No raczej wyjdźmy z tej kopalni i dajmy mu te właśnie złoto. No i co, jaki ja mam plan? Pójdziemy właśnie się dowiedzieć Miżo, skąd Miżo właśnie pozyskuje to złoto, tak? I zabijemy kilka zwierząt, zobaczymy się też z druidem, chyba on ma jakieś tam imię swoje, ale nie pamiętam. Każdy ma swoje imię, to jest rzecz jasna. Pójdziemy, zobaczymy się z tym druidem. No i wtedy wrócimy do Geldern, tak. Dobra, no to na razie oddajmy temu orkowi te samorodki złota. Powiedzmy mu o tym, że Hamil handluje w dzielnicy tej tam. Niewolniczej i kradnie jeszcze, przy okazji okrada orków. Dobra. O, buntownik. Się nieźle obroniłeś, jakby cię zabili, to kurde, kto może powiedzieć, no, za kogo bym te zadania składał, to byłoby dosyć słabo. Jeden z niewolników handluje skradzionymi artefaktami. Mhm. Hamil. Za wszystkich stoi jeden. Dowiedz się, dla której... Dobra, oto samorodki. Oto... Doskonale. Mhm. Dziękuję, panie. Dobra. 1000 sztuk złota. To już mnie pociesza, tak. No, i jest Where is Guru. Zaraz się widzimy. Dobra, ludziska, jak co jestem? No i może powiedzieć, dokręcam tutaj Gothica w sobotę, bo w czwartek, no, skończył mi się czas, a w piątek nie miałem w ogóle czasu. No jak co, ludziska, idźmy teraz do tego zleceniodawcy Hamila, czyli niewolnika, który handlował skradzionymi artefaktami orków. No i to prawdopodobnie będzie ten ziomuś, tak? Dobra, no i co by jeszcze tutaj? Spróbuję zdobyć chyba pierwszego paladyna i go pobijemy później, tego operatora, żeby zdobyć szkatułkę, jego kosztowności i pierścień alchemika. Ale teraz porozmawiajmy z nim, probu Hamira. Znasz niewolnika imieniem Hamil? Nie. Dobra, już tak mi to śmierdzi od razu. Dobra, pracuje dla mnie. Kazałeś niewolnikowi
Czyli się potwierdziło. Hamil pracuje dla Peratura. No i co? Nie boisz się, że orkowie dowiedzą się, co robi Hamil? Jak chcesz orki zastukoty, szumy i takie inne. Oj, zobaczymy. Oj, czyli ma Hamila gdzieś, można powiedzieć. Dobra. Na razie to wszystko. Czyli może powiedzieć, myśli, że nic nie ucierpi, a Hamil będzie jego murzynem. Raczej Hamil będzie miał całą winę. Cała wina zleci na Hamila. A on sobie może powiedzieć, pójdzie i nic nie będzie wiedział. Stary pierścień alchemika, dobra. Dobra. Nie, nikt nie chce, może powiedzieć, mnie tutaj zrać. Dobra. Hamil, już wiemy, że Peratur kazał Hamilowi, może powiedzieć, kraść i handlować. Dobra, teraz powiedzmy to wszystko Neomarkowi. To Peratur nakazał kradzież artefaktów. To Zrobię co trzeba. Dobra robota. Okej, 300 zł. Okej. I teraz w tej części miałbym plan taki, że poszedłbym tą stroną bramy, zrobiłby tam questy. To jest dosyć krótko, bo pójdziemy do druida Torna i wezmę tą morkową zgubę i przeszukam tego. A, szukam go. I weźmiemy tego Czekajcie, coś zjem. Załatwimy z druidem Tornem, rozwiążemy sprawę Mirza, skąd bierze swoje artefakty. No i wtedy zajmiemy się kolejnymi zadaniami w mieście i po innej stronie. Na razie to poczekajcie. Okej. Na razie to lagi mam, jak nie wiem co. Tylko nie wiem dlaczego. Cholera, obudziłem go. A, obudziłem cwaniaczka, dobra. Chyba go pobijemy, mi się wydaje. Albo użyjmy na jego terror, bo jest na zasadzie już niepotrzebny, bo nie musimy dla niego robić żadnego, żeby powiedzieć tego na zlecenia. Czekajcie, zobaczymy, ile mam terroru. Po pierwsze, tutaj walnę manę przed tym wszystkim. Sobie to zamieść na terror. Wezmę terror pod szóstkę, gdzie mam wybuchowe strzały. Tutaj Larys jest, Larys nic nie powie. Dobra, terror 7, dobra, może starczy. Renwick, papa, panie. Idź ku mnie. Dobra. Złoto. Szkatułka. Pulpit, przeczytajmy, może będzie coś ciekawego. Aha, już to wiesz, okej. To dobrze. Weźmy tutaj jedzonko. Dobra, i chyba to wszystko. Dobra, no to teraz weźmy się, zajmijmy hełmem pierwszego paladyna. Pozyskajmy go, tak? Aha. Kurde. Dobra, jeszcze powiedzmy temu magowi ognia, że znaleźliśmy ognisty puchar, tak. Prawdopodobnie będzie dosyć, może być tym faktem ucieszony. Dobra, okej, wszystko już. Aha, czyli jednak nie. Kurde, mogliśmy sobie przejść i zabrać mu ten kolejny pierścień. Dobra, na razie to zróbmy tak, że przestraszymy tego orka. Wypij dalej stąd. Papa, panie. Dobra, kuszę zdejmij. Na razie to ja sobie muszę o te drzwi otworzyć. Pięknie. I tu będzie hełm pierwszego paladyna, tak. Pięknie. Na razie tych kufrów nie będziemy otwierać. Klucz. Wielki topór, moneta. Mnóstwo złota. Wiecie co, zapiszmy. Jakby ktoś nas nakrył, tak na wszelki wypadek. No i troszeczkę, może powiedzieć, zyskamy kasy, tak. I bardzo się z tego cieszę. Dobra, dawaj Bezi. Aha, i rzecz jasna, o tym może powiedzieć, dowiedzą się pewnie ludzie, będą chcieli, żebyśmy sprzedali hełm pierwszego paladyna, a to jest, może powiedzieć, dla mnie, no, ważna rzecz i dla paladynów, i dla buntownika, to nic nie. Dobra, na razie to bierzmy tą kasę, ile się da, tak. Dawaj. O, chciałbym ten kilik, dziękuję. Dobra, mnóstwo złota, złoto. Okej, tu są kufry jakieś, byle pierdoły. Na razie weźmy oty. Topór drwala. Czekajcie, weźmy te drewniane tarcze i topory. Dobra. I tych kufrów nie będę otwierać, bo za każdy otwarty kufer będą takie, muszę powiedzieć, wąty, że ktoś nas okrada. A rzeczy tutaj, może być specjalnych nie ma. Tak, żeby już nie było śladów po mnie. Aha, czyli że nie mogli zamknąć, szkoda. Ale dobra, dobra. Pójdźmy do tego maga, może go nie obudzimy. Dobra, czekajcie, zapiszę. Chciałbym go nie obudzić. Kurde, szkoda, że nie mam czaru sen, naprawdę. I trochę ich okradliśmy. Czekajcie, zobaczymy, ile mam kasy, jak nam się save, nie?
O, trochę różnicy jest, dobra. Dobra, na razie to przejdźmy sobie tutaj, o. Kurde. Dobra, jak będę miał reputację dobrą, to go wtedy pobiję. Niestety, na razie muszę bić, bo prawdopodobnie bym zwrócił uwagę kogoś, znając moim fartem. Dobra, na razie idziemy tutaj tą stroną, tak, żeby dowiedzieć się, że. Czekajcie, raz mam pochodnie, że Mizo może być zmusza brata do pracy, tak? O, tutaj ten jest ork. Pobijmy go. Zapiszmy i go pobijmy. Że zmusza tego, no. Albo nie, nie chcę mieć reputacji, może być zniszczonej. Nie wiem, jak to dosyć działa, ale niech tak będzie, że go nie pobije, zostawmy go. Dobra, Lamo. I tak prędzej później cię obiję. Czekajcie, zobaczę po pierwsze hełm pierwszego paladyna. Tak. Tu jest hełm pierwszego paladyna. 10. Dobra, ludziska mnie, mały ZW, ale dobra, czekajcie. Hełm paladyna pierwszego. Myślę, że to raczej tak bardziej tradycja, że będziemy go nosić, ale ma w sobie plus, tak. Może, że ma, nie ma przed uderzeniami, może być odporności, ale no może powiedzieć, uderzenia są propos zwierząt, które i tak bardzo szybko, może być, wykańczamy. Bo raczej ork i takie inne nie będą na nas biegli z pięściami, tak? Tutaj mamy przed energią, lodem, ogniem, czyli przed, może powiedzieć, szamanami, tak? Różnymi. Może przed szamanami mamy ochronę jakąś. No i pociskami, ostrzami o 5 mniejszą. Mi się wydaje, że to będzie nieodczuwalne i dlatego do tradycji poniesiemy ten oto super hełm, tak? Mamy na razie 3 pierścienie na chemika. Jeden ma ten mak ognia. Piąty gdzie jest? Piąty gdzie jest? Kurde. Muszę pomyśleć chwilę. One gdzieś powinny być. Mi się wydaje, że one będą, może być, nie tam w domu, może być w tej dużym zamku, czyli tam jest ten szaman i wszyscy, tylko one będą tak porozrzucane po właśnie tych, może być, po mieście, tak, a nie po tym, może powiedzieć, tym całym tym, jakby to może być, bo powiedzieć, określić zamku w środku. Fuck, no i jeden fireball sobie poleciał za darmo gdzieś. Znaczy, musimy napakować w te ogry z tych fireballów. Dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie z tą walką. Dobra, dawajcie. Mi się wydaje, z ogrami to idzie łatwizna. Dobra, czekajcie. Ten chce nas zajść. Dobra, tego wykończmy już, a ten to będzie po prostu jeden cios. Dobra, dawaj. Pięknie. No i ogry z głowy, tak. No to bierzmy save'a kolejnego i ruszajmy dalej, tak. Dobra, czekajcie, ogry zrobione, chyba jeszcze tam jest jeden ogr, ale to wiecie co, jeden ogr to jest dla nas pestka teraz. Ogrów się już nie boimy. Dobra, weź dawaj sprinta. Nie widzę na razie tego ogra tutaj. Dobra, otwórzmy ten metalowy kufer. Ciężka skrzynia będzie przy... czekajcie, dajcie mi pomyśleć. Przy... smoku, tak. I oddam przy okazji kasę, ale to w następnej już części, tym myśliwym, bo złego save'a. Save'a jak co, wziąłem, wczytałem, no i niby oddałem w poprzedniej części tą kasę chyba... Bo teraz jest 87 chyba. W 85 oddałem to chyba myśliwym, jak pamiętam. O, widzicie ziele królewski szczaw. Ziele królewski, szczaw królewski, czyli dosyć dwie fajne, może być, rzeczy, tak? Bo tutaj właśnie był ten szczaw królewski dla Renwika, tak? Który można było znaleźć. Dobra, ruszajmy do tej kopalni, gdzie będzie brat Mizo, który będzie odkopywać artefakty za niego i to będzie tajemnica cała Mizo. No i będzie tutaj golem, tak. No i będzie to jedna z bogatszych kopalni, bo będzie tu złoże rudy i takich innych ciekawych rzeczy. Dobra, nie dajmy się golemowi zakichanemu. Dobra, dawaj. Nie macie? O, mamy jakiś tutaj amulet, zobaczmy, co to jest za amulet, tak. Amulet, dobra. Byłoby fajnie, jak one byłyby podpisane. Amulet ochronny przed pociskami, aha. Czyli niepotrzebna rzecz. Ale można ją sprzedać, spieniężyć, o tak, określę to. No i jak widzicie, przesłałem już jeden film i to była jedna z czterech części. To jest druga z czterech części, trzecia będzie właśnie... Druga z czterech będzie się kończyć, jak już... muszę mieć co pół godziny część, bo kancja powyżej pół godziny, bo ja wszystko na fulla robię dla was, ludziska, dla moich superwidzów.
Po pół godziny można powiedzieć, jest dużo błędów, a po pół godziny może powiedzieć, dosyć długo się renderuje, ale efekty są tego super. To więc do pół godziny będę nagrywać. Jak najwyżej może powiedzieć, wejdę do tych murów miasta, no to nie wiem, jak będzie to pół godziny, to utnę. Tak. No i by się zaczęła kolejna część w zasadzie w tym mieście. Zobaczę po pierwsze. Bo ja, może być po tym, jak może być laga miałem przy arenie, to mam 13 minut, może być laga po arenie i te później dalsze ciągi, to jest 13 minut nagrania. No i teraz nagrywam. I czekajcie, zaraz zobaczę w save'y, ile to czasu minęło, bo jak ja mam 13 minut nagrania, no to pół godziny mi zostało 17 minut i teraz muszę się określić, ile teraz nagrałem. Dobra, czekajcie, na razie to wydobądźmy tutaj te minerały, ludziska, tak. Naprawdę, kurde, super pancerz i super hełm. Będą rzecz jasna, będzie taki jeden, który będzie chciał od nas kupić go. O 12.12 mi się wydaje, gameplaya zacząłem robić. 12.12, a jest teraz... no to czyli, że mam 12 minut zrobiłem, jak robiłem save'a 24. No, czyli zostało 5 minut, czyli... O, czekajcie. No to ludziska, nie wiem. Teraz muszę powiedzieć, będzie to koniec drugiej z czterech części, zagrajmy... w Gothic 3 Propogelder 86 części, to ludziska. Dzięki za oglądanie.